To ma uszy? Niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A że mamy uszy, jak musimy widać, słuchać. Musimy słuchać, więc tym razem będziemy chcieli słuchać, co Bóg powiedział do zboru w Tiatyrze. Do kościoła w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne do mosiądzu. Znam Twoje uczynki i miłość, i służbę, i wiarę, i Twoją cierpliwość, i Twoje uczynki, i wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych. Ale mam nieco przeciwko Tobie, że kobiecie Jezebel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożką. I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. I oto rzucę ją na łoże i tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. A jej dzieci porażę śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, którzy nie mają tej nauki i którzy nie poznali, jak mówią, głębiny szatana, oświadczam, nie nałożę na was innego brzemienia. Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca. I dam mu gwiazdę poranną, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. No to co, Marcin, możemy powiedzieć o tym zborze? To taki dobry zbór, czy nie? Pamiętasz w tym takim obrazie, typie, jak porównuje się czasem te listy do jakichś okresów historii? No to zwykle ten akurat porównuje się do jakiegoś okresu średniowiecza, tego, co działo się wtedy z Kościołem. No, czy słusznie, czy niesłusznie, to może inna rzecz, no ale są tutaj różnego rodzaju elementy przesłania, które są dość krytyczne. Więc co możemy powiedzieć o tym zborze? Na pewno możemy powiedzieć, że sam Jezus jest już pokazany bardzo stanowczo w kontekście do tego, co się dzieje w tym miejscu. Jego oczy są jak płomień ognia. Dokładnie. To nie jest taka wizja, którą możemy byśmy bardzo chcieli zobaczyć, ale jest tutaj, jest on niezadowolony na pewno z tego, co się dzieje. Mamy osobę, która mieni się być prorokinią, czyli pobożną, czyli wybraną przez Pana Boga, a mimo wszystko słowa, które ona wypowiada, odwracają ludzi od Boga, zamiast go do niego przybliżać. Więc na pewno nie dzieje się nic dobrego tutaj. No właśnie, jesteś pewny, że nie dzieje się nic dobrego? No nie, coś się dzieje zawsze dobrego, ale cały motyw tych wydarzeń nie jest na pewno pozytywny. No właśnie, to jest ciekawe, że gdy myślimy o tym liście, to tak jak ja mówiłem i ty mówiłeś, mamy te negatywne elementy związane z kimś, kto nazwany jest Izabel i z ludźmi, którzy za nią podążają, ale w zasadzie to musielibyśmy, próbując tak obiektywnie na to spojrzeć, zobaczyć, że list odnosi się do trzech odbiorców, czyli do przywódcy, do Izabel i tych, którzy ją naśladują, i do tych, którzy jej nie naśladują. Czyli wytrwali przy Bogu. Tak, i teraz w zależności od tego, czyją część odczytujemy, ten list będzie albo napomnieniem, albo pochwałą, albo też napomnieniem, bo przywódca też jest napomniany. I teraz właśnie to jest piękne, mi się to tak podoba, że w tych listach one są uczciwe i Jezus jest uczciwy. I oczywiście mamy tu całą tę naganę względem kobiety, która naucza czegoś, czego nie powinno się nauczać, i względem ludzi, którzy podążają za tym, ale są ci, którzy za tym nie idą i o nich jest powiedziane, nie nakładam na was innego ciężaru. Tak. I to jest niesamowite, bo oni są tak wierni Bogu, jak ci, którzy są w Smyrnie, do których Bóg też mówi, jesteście prześladowani, a nie nakładam. Wszystko dobrze. Jakby wszystko dobrze, tylko wytrwajcie. O nich jest powiedziane, nie nakładam na was innego ciężaru. Nie wiem, mi się to bardzo podoba. Wyobrażam sobie Boga, który patrzy na człowieka i mówi, wszystko dobrze. Wszystko dobrze, nie? Jakby nie, idziesz dobrą drogą, wszystko dobrze. No i to są przesłania do ludzi w zborze w Tiatyrze. Bóg też obiecuje często, że nie nałoży na nas więcej, niż byśmy z Nim mogli przejść. Prawda? Więc to też jest ważne, żeby pamiętać, że czasami mamy różne trudności, tak jak oni mieli trudności, ale to nie jest tak, że Bóg daje nam więcej, niż moglibyśmy znieść. Ale jeżeli postanowimy iść za Nim, to On będzie pewne rzeczy prostował. Tak jest. No to moglibyśmy powiedzieć, że ten list na pewno skierowany jest do kogoś, kto znajduje się w kościele, w którym ktoś, kto naucza,
uczy rzeczy, które są niewłaściwe. Mhm. I przez to, że naucza niewłaściwych rzeczy, Kościół, czy część Kościoła w tym przypadku, mhm. wybiera tę drogę, która się Bogu nie podoba. Więc jeśli jesteś w takim kościele, w takiej wspólnocie, to ten list będzie skierowany do ciebie i będzie brzmiał tak. Jeśli nie angażujesz się w ten ruch, czy w to nauczanie i nie idziesz tą drogą, Bóg powie, nie nakładam na ciebie innego ciężaru, trzymaj się tego, co masz, dlatego że nie wybierasz tej złej drogi. A jeśli jesteś osobą, która znajduje się w takim środowisku i podąża za takim nauczycielem, kimkolwiek on jest, to wtedy poselstwo będzie zupełnie inne. Będzie upamiętaj się jak najszybciej, bo mhm. jeśli nie, to zrobię z tobą, no teraz mi przyszedł do głowy zwrot porządek, ale w zasadzie do tego się tak. to sprowadza, bo Jezus powiedział, przyjdę i zabiję cię. Uh-huh. Dokładnie tak to jest powiedziane. Tak, bo ten język jest bardzo mocny tak. dla tych, którzy idą tą drogą, która nie jest Bożą drogą. I nawet tutaj padają te słowa, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków, to wtedy to się stanie. Uh-huh. Bóg zainterweniuje. Uh-huh. Ale jeżeli oni zobaczą tą swoją drogę, zobaczą pewne trudności może, które się pokazują, jakieś wydarzenia i zrozumieją, że idą złą drogą, nie ma problemu. I to jest też jeden z tych listów, w którym Jezus nie przedstawia się tylko na początku, ale jest też element, w którym On mówi o sobie w środku listu, bo w wersecie 23 mówi, że zbory poznają, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. I to jest bardzo ciekawy zwrot, bo jak na ile go rozumiem, ta perspektywa badania nerek i serca oznacza, że Jezus widzi jakby głęboko, że On potrafi rozróżnić, którzy są Jego, a którzy nie. Potrafi zobaczyć, co jest w sercu. My czasem się oszukujemy. My sobie mówimy, że wszystko jest dobrze, albo właśnie wszystko jest źle. Jakby różne rzeczy sobie próbujemy wmówić, ale Jezus jest tym, który widzi i przed Nim nie da się niczego ukryć, bo Jego oczy są jak płomień ognia. Tak. Więc dla tych, którzy idą za Nim, to jest fenomenalna wiadomość, bo On widzi. Nawet jeśli są oczerniani, nawet jeśli ktoś ich krytykuje, Jezus widzi. Dla tych, którzy są po drugiej stronie, no On też widzi, ale to wtedy jest troszkę gorsza informacja. No bo Bóg wszystko widzi. I ja myślę, że bardzo ważne jest też to, że kiedy patrzymy na te słowa w kontekście właśnie czy tych zborów, czy czasów końca, bo tam też jest podobny motyw, mhm. to zawsze jeżeli patrzymy przez perspektywę tego, co wydarzyło się na Golgocie, to widzimy, że to też jest Bóg, który tak, On bada, On będzie wiedział wszystko, co jest w nas, ale On też chce wziąć to wszystko, co jest złe, na krzyż. Tak jest. Mamy nadzieję, że będąc już teraz przy zborze w Tiatyrze, widzicie wyraźnie, że Bóg jest właśnie tym, który widzi i On kieruje słowa napomnienia tym, których trzeba napomnieć, ale chwali tych, których trzeba pochwalić. I do tej pory to się dzieje w każdym liście. Mhm. W każdym liście. Być może wy dzisiaj potrzebujecie napomnienia, może my potrzebujemy napomnienia, a może dzisiaj potrzebujemy pochwały. Mhm. Może wy potrzebujecie pochwały. Niech Bóg przemawia do nas przez swoje słowo, bo kto ma uszy, ten powinien słuchać. Czas mówi. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za może ten czas pochwały, może nagany, a ponieważ w różnych miejscach w naszym życiu możemy się znajdować, czasami możemy być na takim szczycie tych naszych duchowego życia, ale czasami możemy być gdzieś w dole i potrzebować może Twojej nagany, naprowadzenia na ten dobry szlak naszego życia, aby podążać za Chrystusem. Dziękuję Ci za to, że Ty do nas docierasz i zawsze masz wyciągniętą rękę, abyśmy mogli zawrócić i dołączyć do Ciebie. Dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dobrego dnia Wam życzymy. Pamiętajcie, polubić, udostępnić, komentować no i być naśladowcami Jezusa. Cześć. Cześć.